Szanowny panie marszałku, szanowne panie i panowie senatorowie, mam zaszczyt państwu sprawozdać prace legislacyjne w Senacie na temat ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie medycznym, druk senacki nr 856-A. Jeśli chodzi o przebieg procesu legislacyjnego, 28 października ustawa została przekazana do Senatu. Również 28 października pan marszałek skierował ustawę do Komisji Zdrowia, a posiedzenie Komisji Zdrowia odbyło się w tej sprawie 7 listopada 2022. Komisja wniosła o przyjęcie ustawy wraz z poprawkami. Jest to około 18 poprawek. Głosowanie komisji za całością ustawy było jednogłośne, bez głosów sprzeciwu, bez głosów wstrzymujących. Szanowni państwo, na posiedzeniu komisji był obecnie również minister zdrowia pan Piotr Bromber wraz ze współpracownikami, a także dr Jarosław Madowicz, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz o samorządzie medycznym, ratowników medycznych stanowi kompleksowe uregulowanie kwestii dotyczących zawodu ratownika medycznego, w tym zasad i warunków wykonywania tego zawodu, zasad i organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych. Ustawa tworzy także samorząd ratowników medycznych, a na wzór innych samorządów zaufania publicznego, tak jak samorząd lekarzy, czy samorząd pielęgniarek położnych, diagnostów, czy fizjoterapeutów, czy farmaceutów. Ustawa wprowadza także między innymi możliwość kształcenia ratowników medycznych na studiach drugiego stopnia, czyli studiach magisterskich, co do tej pory nie było możliwe. Z całą pewnością ustawa ta jest długo oczekiwana przez środowisko i jest ona bardzo potrzebna, o czym też była mowa na naszej Komisji Zdrowia w dniu 7 listopada. Na posiedzeniu Komisji Zdrowia przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu przedstawił kilka zastrzeżeń natury prawno-legislacyjnej do ustawy, co zostało oczywiście uwzględnione w przegłosowanych poprawkach. Była również przeze mnie poruszona kwestia wątpliwości co do zapisu w rozdziale trzecim artykule 33 mówiącym o stwierdzeniu zgonu przez ratownika medycznego podczas wykonywania akcji medycznej. Tutaj dopytywałam pana ministra, co jest zrozumiane pod hasłem czy pod definicją akcji medycznej. Ta kwestia została doprecyzowana, że chodzi o takie akcje medyczne, w których ratownicy medyczni wykonują czynności ratujące życie czy resuscytację krążeniowo-oddechową. I nie będzie to dotyczyć stwierdzania zgonów na przykład w domu pacjenta, kiedy jest konieczna interwencja lekarza. O czym ustawa nie budzi kontrowersji, natomiast tryb procedowania ustawy w Sejmie wykazywał pewne nieprawidłowości. To zostało także poruszone na posiedzeniu naszej Komisji Zdrowia w dniu 7 listopada i uwzględnione w szeregu poprawek. Chodzi oczywiście o zgodność nowelizacji z obowiązującym prawem i z konstytucją. Ja chcę jeszcze się tutaj odnieść do takich pewnych kwestii, które porusza właśnie ta ustawa. Więc ratownicy medyczni, którzy będą mieli swój samorząd, będą musieli do niego należeć obowiązkowo. Będą mogą się ubiegać o prawo wykonywania zawodu zgodnie z tą ustawą do Krajowej Rady Ratowników Medycznych i będą mogli być wpisani po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu do Krajowego Rejestru Ratowników Medycznych. I oczywiście jest tutaj, i też to było podkreślane na posiedzeniu naszej komisji, kwestia odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych, bo wiemy, że w 2013 roku, bodajże 11 października w Krakowie, podczas pierwszego zjazdu, ogólnopolskiego zjazdu ratowników medycznych, podjęto pracę nad kodeksem etyki, tak na wzór samorządu lekarskiego, kiedy to w moim rodzinnym mieście w 1991 roku został powołany i opracowany kodeks etyki lekarskiej. Jeśli chodzi o też pewną innowację, która została złożona w poprawce w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia przez pana posła Hock. Chodzi o to, żeby ratownicy medyczni mogli wykonywać swój zawód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Dotyczy to podpisywania umów cywilnoprawnych z jednostkami, gdzie mogą wykonywać swój zawód, czy w ratownictwie medycznym, jeśli chodzi o pogotowia ratunkowe, czy na przykład na SOR-ach. W zasadzie ja w swoim sprawozdaniu mam tyle do powiedzenia. Jeśli państwo macie pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.